Siemanko, siemanko, jestem Atana Japanna, a to jest kolejny odcinek naszego ulubionego cyklu Państwa Tanaka. Tak, dokładnie, w The Sims 4 wszystko się zgadza. Ostatnio mieliśmy tutaj małą przygodę, ponieważ udało nam się osiągnąć założony cel i Państwo Tanaka, którzy tak naprawdę nie są Państwem Tanaka, bo coś nam nie pykło na etapie tworzenia tej rodziny, mieli stosunek. Tak, tak, tak. Ale dzisiaj zabieram Was troszeczkę inną przygodę. Będziemy robić troszkę inne rzeczy ze względu na to, gdy... Bo czas montowania odcinka Dawid pyta mnie: słuchaj, a odwiedzają Cię inne Simsy? Ja mówię: no nie, no przestań, co to inne Simsy, mam tylko rodzinkę, jest wesoło. On mówi: no nie odwiedzają Cię dlatego, że wybrałaś osiedle, gdzie nikt nie mieszka. No ja pomyślałam sobie, w sumie byłoby trochę ciekawiej, gdybyśmy mieli jednak rodzinkę, gdzie... która się wprowadziła tam, gdzie wszyscy mieszkają i byłoby nam wesoło, więc postanowiłam zrobić taki odcinek specjalny, jak ten kanał. Zrobimy kilka rodzin tak, aby troszkę tutaj zagęścić to osiedle. Tak, aby nasi ukochani Państwo Tanaka, nasza ta wspaniała trzyosobowa rodzinka, która może wkrótce się powiększy, pierwsze kroki zostały już poczynione. Będzie miała towarzystwo. Dobra, zaczynamy, przechodzimy. Dobra, trzeba najpierw tworzyć rodzinę. Gdzie tu się tworzyło rodzinę? Już ja nie pamiętam. Otwórz galerię. Stwórz nową rodzinę. Tak, tutaj. Uhu! Udało się. Dobra. Kochana. She's so thick. Oczywiście mieszkamy w Japonii, więc będzie to japońskie osiedle. Proszę Państwa, przejdziemy do edycji twarzy. Nadajmy... Jezu, jak ona jest śliczna, to w ogóle trochę jak elfik taki, co patrzcie, jakie ona ma łóżko. Nie, to tak już nie, ale... Dobra, dobra, nie będziemy tutaj zbytnio się zagłębiać, bo tutaj tworząc te rodziny to... Patrzcie, jak ona wygląda tutaj, a patrzcie, jak wygląda tutaj. To jest naprawdę różnica. O, to też wygląda inaczej. Ej, zmieńmy jej ten makijaż. Nie myj żadnego. A może jednak? Ej, jest kocicą, ale nie może być ruda, musi mieć czarne włosy. Chodźcie, ale zrobimy jej trochę... Wygląda, jakby grała w baseball. Dobra. O, proszę bardzo. Śliczna housewife. O, dobra. O, wiem. Zrobimy kobiety, które kochają kobiety. Dobra, czarne. Proszę bardzo, jedna już jest. Ale ty masz mieć bardziej japońską twarz. Czemu twoja twarz jest tak mało japońska? O, nie, to będziesz wyglądała jak nasza, tylko cię potem podlasujemy trochę. Dobra, weźmiemy... No, to jest ta twarz, ale to nie jest prawda. Dobra, może zmyjmy jej makijaż, malunek na twarzy. Co to jest? Policzki, liner, oczy. No, i teraz wygląda nasza japonka, ale te piegi? Kochana. No dobra, policzki sobie możemy ci zostawić. Dobra, aha, to jest niby liner, to jest tylko to jest dolna kreska. Ale głupki. Nie, nie chcę, żebyś była łysa, którą dałam ci wcześniej fryzurę? Bo już nie pamiętam. Taką miałaś? Nie, miałaś inną. A gdzie te fryzury nagle uciekły? Bo budowniczy, wszystkim uda radę. Bo budowniczy, nie, jest, sam. Zęby, detale skóry. Wyłączmy wszystkie detale skóry. Dobra, dobra, jest trochę azjatka. Jak ty wyglądasz, dziewczyno? Weź się ogarnij. Dobra. O, czy ona mieszkała w USA przez jakiś czas? O. Dawaj, posadzimy. I want some of the... tak, to jest nasza księżniczka. Nie, 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 tak, 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 to jest komplecik do snu. A to czemu to my wszystkie do snu? Dobra, nie. Zrobimy ją na wystrzałową ławeczkę. Ten do pływania jest, ten do spania jest idealny, proszę bardzo. To jest nasza pierwsza. Dodajmy teraz drugiego Sima. O, tego jeszcze nie bawiliśmy, dobra. Młody, nie, dorosły niech będzie. W sensie nie zapłaci za rachunek, cię do im prąd. Śmieje się z ich kłopotów. On będzie złym. Pytam, kogo jeszcze lubi. Teraz służy do... oglądania memów z lamami. Jaki jest najlepszy sposób na świętowanie rodzinnego zjazdu? Obiadanie się potrawami, robienie unikanie szalonego wujka. Szalonego wujka byśmy wcale nie unikali, więc będziemy jeść. Jaka jest pierwsza rzecz? Gdzie jest oglądanie memów? Dobra, prysznic, bo nie sprzątamy i nie gotujemy, żal. O, ja muszę tamto jeszcze zmienić, zapomniałam. Hej, miło cię poznać, śmiało, wybierz dla mnie płeć, wygląda ubranie. Chcę zapamiętać mi imienia. Ej, dobrze, ma fajne rysy, takie mi się podobają. Ej, wiecie co? Podoba mi się to, co stworzyliśmy, tylko ono musi być chudsze.
i masz mniejsze cycki. Twoja psia psiła zabrała wszystko. I pupa też mała. Jesteś chudziutka, malutka, śliczna. Dobra, tylko muszę tu jej zrobić. Czy można jeść? Jedzenie. Janiusz ponura, śmiała, wesoła, romantyczna, kreatywna, aktywna na pewno. Smakoszka. Miami, miami. Leniwa? Nie, 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 Boże, tak powiedziałam po stereotypie. Witaj, jestem. Jak ty się będziesz nazywała? Bobo. A ty się nazywasz? Jak ty możesz nazywać? Jak wyglądasz mi na kogo? Wyglądasz mi na Hanka, Bobo. Dobra. Słyszeliśmy pierwszą parę, teraz warto, żeby nadać im dom. Czy to będą jakieś bliskie sąsiadki? Ona kocha naturę któraś tam chyba, więc będą mieszkały o tutaj. Nie wiem, czy to nie jest daleko. Dobra, wprowadzamy rodzinę. Szybko, szybko. Macie dużo pieniędzy, więc szybko wprowadzamy. Nie ma problemu najmniejszego. Jej, to jest ładniej! Ej, ja mieszkam na jakimś... Ej, ty miałaś chodzić w piżamie. Czemu nie chodzisz w piżamie? Chodź gruba w piżamie, dobra. To zapytaj, jak minął dzień. Wy sobie pogadajcie. Opowiedz romantyczną historię. Plotkuj. Pożegnaj. No to nieźle, romantycznie? Tak, tak, tak. Flirtuj. Dobra, ale tak naprawdę musimy przejść do trybu budowania, proszę Państwa, to był ten tryb. No tutaj nie będziemy za bardzo... O, zajebiście, można kupować gotowe pokoje? Wow, czemu ja tego nie wiedziałam wcześniej? To wszystko? Dobra, to co musimy mieć? Muszę mieć na pewno sypialnię. Kup pokój, jak to się robi? O tak, a, ale zajebiście. Też chciałabym potem im przerobić to, no ale to wszystko po kolei, po kolei. Ej, spoko, ja nie muszę się bawić, naprawdę, kup pokój. O nie, to będzie inny kolor. O, może być duży? Nie chcę, żeby był duży, wystarczy im mały. Dobra, ja chcę, żeby miał inny kolor. Okej, więc mają... Jezu, jakie smutne są te pokoje, o my god. To jest ważne, łazienka też jest ważna, więc na pewno zrobimy wam jakąś... prosta łazienka? Ej, śliczna jest! Czemu ja nie umiem tak urządzać? Wrzuciłem jakieś gówno tym poprzednim. Stać mi, ile mam pieniędzy jeszcze. Również łazienkę może będę miała ładną. O, to jest fajne. Ale fajowska ogólnie, nie? Że tak można. Ja to jestem zaskoczona, że tak można robić. Widzieliście to? Pewnie wszyscy to wiedzieli, tylko nie ja. Ej, a czemu to ma ścięte rogi? Tak powinno być? Ej, fajowska, serio fajowska. Patrzcie, czasu się oszczędza, ale zero kreatywności. Nie w ogóle nie... Dobra, zamknąć się. Shut the fuck up, jak mawiał klasyk. Dobra, co jeszcze potrzebuję? Kuchnię. O, ta jest fajowa, co? O, takim też marzyłam zawsze. Jejku, jak fajowo. Spoko. Dobra, i słuchajcie, ostatni pokój chyba urządzę sama. A może nie? Co tam trzeba? Sypialnię nam? Salon? Salon trzeba nam urządzić, proszę bardzo. I pasuje idealnie. Dobra, tylko teraz trzeba jakoś logicznie to rozplanować, tak? O Boże! O Boże! Co ja zrobiłam? Boże, znaczy Ctrl Z tutaj działa. Już mniej więcej ogarniam, o co tutaj chodzi. Teraz tak, robimy jeszcze raz. Sypialnia. To, proszę bardzo, zielone. Kup pokój. Wszystko w porządku? Nic nie zginęło? Ej, upewniam się, bo to wszystko już nie jest takie pewne. Dobra, łazienkę usuń, ale już teraz wiemy, że łazienka... Kuchnia jest sponio, tak mi się wydaje. Z kuchnią się nic nie stało. Ale za to tutaj łazienka, to musimy zrobić... Gdzie była ta łazienka? Dobra, tu. Która ja wtedy wybrałam? Teraz ta mi się bardziej podoba. Dobra, nie, niech będzie. Więc jest okej, okay, w miarę. I teraz salon, szybko! Szybko, zanim dotrze, to że to bez sensu! Który mi się podobał? Ten mi się podobał i ten mi się podobał. O, jaki ciemny, brzydki. Kup pokój. Że to trzeba trochę obrócić. Ewentualnie pochuj wam dwie kanapy. Usuń ścianę. Super! 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 Proszę Państwa, mamy to! Mamy nasz piękny, wspaniały dom, to też nie jest potrzebne. A to może zawsze obrócić. O nie! Jak to nie wejdziemy tutaj? Mogę skopiować je? Na pewno jakoś się da. Jak się kopiowały drzwi? Cholera! Stawcie drzwi. Nie! Tu też się usunęły! Nie! No! A tu są... What the fuck? Ej, a to są takie głupie drzwi. To mogły być tu, ha, ha, ha. Żartowałem. Już problem zażegnany, tylko teraz tak, te musimy wywalić. O tak! Takich drzwi potrzebowaliśmy, proszę bardzo. Piękne, piękne. A czy nasz dom ma dach? O matko, jeszcze okna muszę zrobić. Jezu, nie mam tyle czasu. Tu również. Wspaniały kolor, wspaniały kolor. Po prostu
Ej. Czekaj, jakoś się robi. No to czemu teraz działa, raz nie działa. Nie wiem. Myślę, że nasz dom jest piękny, tylko przydałoby się okna. Gdzieś też uważam to w ogóle... tak nie starczy? Ej, no i co? I nie robi się? Co mu się robi? 10 shiftem cała robiła? Zajdź na piętro pierwsze. Dlaczego mnie tak bardzo nienawidzą? Dobra, nieważne. To nieważne, z czym to było. Ważne, że teraz z czym to będzie. Jakieś piękne wstawimy okno im. Raz jedno, drugie. O, w łazience to malutkie, wiadomo, bo czuszki wszędzie podglądają. I mamy to. Proszę Państwa, mamy pierwszy dom. Myślę, że jest wspaniały, prezentuje się zacnie. Mieliśmy troszkę ubaw z pokojami, no ale... Ej, a może ja po prostu przestawię to? To trochę głupio wygląda. To zrobię tak. Dupa tam nie mogę. Dupie, bo już go nie widziałeś. Ej, no i znowu nie widzę drzwi. Dobra, chciałam dla Ciebie dobrze, a nic nie będziesz miała. Dobra. To tak, jest pierwsza nasza rodzina. O, tu ktoś chyba mi chodzi. A mogę do niej zagadać? Ojej, ojej, to nie tak. Mogę do niej zagadać? Więcej opcji? Zabawne powitanie. Nie, bo one się kochają teraz chyba. Dobra, pierwsza rodzina za nami. Teraz myślę, że zrobimy japońskie starsze małżeństwo. Dobra, więc tak. Nie mam pojęcia, jak to się dalej robi, ale to nie mam problemu. Zrobimy tak. Zapisz, oczywiście, bo to była wspaniała robota. Tak, super, dobra. Dobra, robimy kolejną rodzinę. Szybko, szybko. Starsze małżeństwo. To jest ty stary i zmęczony? Będziesz jeszcze starszy. Bardzo, jest nasza twarz. Twarz, której wszyscy potrzebowaliśmy. Jesteś starym człowiekiem. Możesz mieć żółtą jakąś twarz. O, taką masz mieć twarz. Co ty widział takie włosy starego? O! Proszę bardzo, musi być zarościk. Myślę, że sweterek to całkiem dobrze wygląda jak na starą osobę, ale buty trzeba ci zmienić. Macie jakieś kamasze? O, proszę bardzo, to są kamasze? O nie, to są dobre buty. Frank? Michelle? O, jesteś stary, masz Alzheimera, chodzisz w kapciach. Boże, nie śmiejmy się z Alzheimera, to jest straszna choroba. Spodnie ci zmienimy. O! Chyba idealnie, chyba zanieśmy te wymarzone. Dobrze, dobra. O, mój brat miał takie! Tak, jesteś stary. Dobra, jeżeli chodzi o to, można być z Gredem. Wiedza, popularność, rodzina, kreatywność, miłość. Dodaj nowego Sima. Jesteś kobietą i... Zatwierdź. Dobra, jesteś stara. Coś na takie włosy. Musisz mieć koczek, zwykły koczek. W ogóle się na taką twarz. O, to całkiem spoko, nie? To ta mniszka? Tak by była mniszką. No tak stary, słabo wyglądają taki stary ludzie. Trzeba byłoby ją zgadzić trochę. O, to szumowa babeczka, co? O, proszę bardzo, jest i koczek. Dobra, nie ma czasu na takie rzeczy. Nie ma czasu, przychodzimy do... zbyt szałowe, bym powiedziała. O, proszę bardzo. Zobaczyła, że kolor pasuje i stwierdziła, biorę. Kurde, szkoda, że widać ich piękna, tych butów. One również nie, to byłoby zbyt... Ale takie kapcie już możesz mieć. Dobra, teraz tak. Dobra, i tak, ty też jesteś ponura. Albo nie, ty po prostu będziesz tylko i wyłącznie wredna. Gdzie to było? Wredna. Sampo. Będziesz sampo, będziesz spacerem. Dobra, i co? Wprowadzamy was. Przystojny z ciebie dziadek. Ich ulokujemy. Duża działka? Po co im duża działka? Są starzy. Stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy trzy rodziny. Jeszcze jedną zrobię. Gdzie, czemu tam ktoś był, jakiś sąsiad? Oni mieli jakiegoś sąsiada? Kurde, to nawet nie było żadnego gotowego domu, żeby się wprowadzić. Zapisane pokoje, ściany. Nie, zrobimy gotowe pokoje. To nie był limonka, tylko linoleum i przytamte limonka. Boże, kosmy, och, ty mistku. Ale nie ma tego złego, to na dobre by nie wyszło, nie? Jak mawiał klasyk. Dobra, tym zrobimy trochę inaczej. Teraz tak, musimy zrobić im sypialnię. Proszę bardzo, o, idealnie urządzone. Dla zboczuszków. O, czemu tak śmiesznie? W ogóle to nie jest zabawne wtedy. Nic a nic. Dobra, i zostało nam jeszcze salon. Chociaż tu myślę, że to trochę pójdę inaczej, bo tu zrobimy po prostu... Zamknęliśmy, tutaj zrobiliśmy zamkniętą przestrzeń. Proszę bardzo, teraz wstawimy im jakieś drzwi. Też takie kolorowe, absolutnie. O, proszę bardzo. Tutaj strzeże ich wspaniały kotek. Super. Super, po prostu jest super. Nie ma to jak udane po prostu życie. O, może podłogę wypadałoby zrobić. Dobra, zaraz się pomaluję. Kanapy chcecie, tak? Telewizor. On może stać na ziemi? Nie, pewnie musi stać na półce. Nie ma problemu. Wzrok sobie popsujecie? Nic mnie to... Jaki mały, duży musi być, to są starzy ludzie. Oni mało widzą już. O, i co? I super, jeszcze tylko tak. Zapalić światło może, co? Może zapalę światło. Jeszcze gorzej. A nie, o. Super.
To jest po prostu super. Jest jasno, bo było tak ciemno, że się po prostu nie dało nic. Pani Dawid potem krzyczy na mnie, ale ja się nie boję, bo mam dobrą zbroję. Płytki, kafe, okładziny. O, kamień. Będziecie mieli ładny, co nie może jeść. Dobrze, że tak mało pieniędzy mam. Wystarczy na życie, a to oni tak mieli mało w ogóle pieniędzy. O, ty też będziesz miała. Dobra, jeszcze trzeba trochę pomalować. Trochę za mało pomalowaliśmy. I tutaj, proszę bardzo, na czerwono pomalowane. I co, podłoga by się przydała jakaś? Ależ oczywiście. Jestem na każde... O, idealnie. Jeszcze lampa? Tu się muszę zastanowić już. Dobra, niech będzie, że jakaś lampa. Coś będzie wisiało. I kolejny domek za nami. Czy wiesz coś? Nie, jest super. Tu jakoś ciemno mi się nie podoba, tak okien mało, no ale... Nie, tu też przecież jest co dwa okna. No i super. I dach jeszcze, jeju, dach. Zapomnieliśmy, tylko mój ulubiony dach. Zawsze go wybieram, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może te moje chaty są takie brzydkie kiedyś. Obiecuję, że poprawię się, naprawdę obiecuję, że się poprawię. A, tu coś jeszcze trzeba pomalować. A co ja mogę tu pomalować? Jakby ktoś mi kazał taki mieszkać, to bym płakała. Dobra, okej. Czyli tak, zapisz. Proszę bardzo, zapisaliśmy. Wspaniały safe i wychodzimy do zarządzania światami. Dobra, i przechodzimy do naszej ostatniej rodziny. Pomyślałam sobie, że tutaj zrobimy taką rodzinę podobną do naszej, żeby nasza pani domu miała się z kim kumać. Tym razem nie popełnimy tego błędu i może od razu już zrobimy, że to jest małżeństwo. Dobra, okej, zaczynamy od twarzy, bo twarz jest dla nas najważniejsza. Twarz musi oznaczać przynależność do odpowiedniej... ona będzie taką laseczką, co? Taką pani pracującą, ona nie będzie taką prawdziwą Japonką, ona będzie taką oszukaną Japonką. Nie, niestety włosy to nam nie pasują, wyglądasz jak jakaś facetka, chcemy mieć kobietę prawdziwą. Jeszcze gorzej, i jakbyś chciała zaraz z menedżerem rozmawiać. Ojej, no nie wiem, trudny wybór. Teraz może... Tu była jeszcze taka, tam gdzie mogłam dać, a nie widziałam tego. To był taki sam kop wtedy, więc nie wiem. Dobra, jeżeli chodzi o twarz, to musimy cię trochę odchudzić, możesz być gruba. Dobra, jeżeli chodzi o to, to jesteś super, natomiast wyglądasz jak jakaś nienormalna, byś się ubrała. Trzeba ci ubrać elegancko na całe ciało. Co to jest? Do śmierci idziesz? Od... O, to jest przecież ta! Jak ona się nazywa? Ta ze Star Warsów? Hodok, miam. Nie ma jakichś takich eleganckich po prostu. No, zawiodłam się. Te Simsy czasami naprawdę rozczarowują, jeżeli chodzi o możliwości jakieś, jeżeli chodzi o ubiór. Chociaż nie, no to co, to nie... Zabierz mi ten tatuaż, jak ty możesz mieć ten tatuaż? Dobra, nie mogę patrzeć na to, dobra, muszę mi dać jakieś spodnie. Jest, proszę bardzo, kobieta sukcesu, tylko schowaj ten tatuaż, dziewczyno. Zegarek. Smartwatch? Jest jakiś smartwatch? To jest smartwatch? Czy to jest... Chyba smartwatch, to jest chyba nasza kobieta sukcesu. A mogę dać na przykład jeszcze to? O nie, jesteś szczęśliwą małżonką. Małżonka, wiadomo. Okej, okay. A teraz jak usunąć tatuaże, przecież nic ich nie zmarzę. O Boże, co ty masz na ryju? Znaczy na twarzy. Weźcie, zabierzcie mi ten makijaż. Zabierzcie jej te oczy. Usta może tak, ale te oczy? Damn. Dobra, ale usta możemy wybrać inne jakieś. Co ty masz? O, te będziesz miała. Ale jesteś piękna, matko. Przepraszam, czy pani jest wolna? Mogłabym się z panią umówić? Ej, ten róż trochę... Dobra, masz mi się idealne proporcje. Teraz tak, jesteś kobietą sukcesu. Fortuna, popularność, kreatywność, wiedza. Fajne włosy. Proszę bardzo, jesteś też aktywna, śmiała. Ten dola. O, jesteś też znawcą sztuki. Chodźcie, wejdźcie mi tu, znawcą sztuki. Dobra, i teraz tak, dodajemy ci męża. Twój mąż. I teraz tak. W sumie wyglądasz już jak człowiek sukcesu. Myślę, że nie będziemy cię zmieniać. Jesteś po prostu idealny. Buty. Dobra, myślę, że to idealnie się sprawdzą. I teraz dodamy wam dziecko. Tak, one będą się... Nie, on będą mieć syn... O, wyglądasz jak córka tamtych. Dobra, dajcie mi jakiegoś tutaj brzdąca super, żeby mnie skradł moje serce. He's adorable. Ciaku, ciaku. Dobra. Może wypadałoby ich jakoś nazwać. Witaj, jestem Minka, a nazwisko macie Chinka. Chiku,
Ja bym jeszcze masz chiparek. Pinka, ciku, ciku, linka. I'm not racist! Jak to mu nie wybrałam? Fortuna, tak samo jak żonka. Proszę bardzo, co, jesteś geniuszem? Czemu ty masz to na sobie? Ty nie masz wcale tak wyglądać, ty masz być kobietą sukcesu, przypominam. Jezu, dlaczego ona tak wygląda? Co się dzieje z tymi sensami? Dobra, i to będą sąsiedzi nasi. Więc my tutaj kupujemy im domek, no i wprowadzamy ostatnią rodzinę, tak aby zaludnić trochę tutaj i mieć czego wybierać. Jeżeli się znudzą mi się Państwo Tanaka, to żebym mogła sobie śmiało, szybko. Dlaczego ja tworzę inaczej, a ona wygląda tak? Przecież ona miała być super ubrana. Tak wygląda jak gość, a ty jak kura domowa, nie jesteś kurą domową, już twoja przyjaciółka będzie kurą domową, nie będziecie miała czy mogli się odwiedzać. Będzie niesamowite. Dobra, budujemy mosty dla pana starosty. Hi, hi, hi. Znowu korzystamy z opcji gotowych pokoi, bo nie umiem budować domu. Jak to się robiło? Dajcie mi te gotowe pokoje, to było takie fajne. Proszę, powiedzcie mi, gdzie była ta opcja. Gdzie była ta opcja? Gdzie była ta opcja? Zgubiłam tę opcję, może się nie da, na przykład tutaj. No nie... O! Więc tak, czy wy macie dużo pieniędzy? Nie obchodzi mnie to, ale zrobimy wam fajną sypialnię, taką, jak ja zawsze marzyłam. Dobra, może nie marzyłam o takiej, ale jest całkiem spoko. O, taka ponura, to już taka, co? Pajowa, dobra, kup pokój. Super. Wasza sypialnia będzie tutaj, żebyście mogli uprawiać miłość. Głupie, że drzwi są tutaj, no ale dobra. Czy pokój waszego bąbelka ma być obok? Nie, łazienka, byście mogli po barabara szybko się wykopać i nikt nie zauważy. To jest fajne, to mi się podoba. Pewnie zaraz mi się skończy hajs, ale kogo by to obchodziło? Liczą się pozytywne emocje, a ja zawsze zapominam, jak tutaj się steruje tym. Oho, za mało trochę. Teraz tak, salon, 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 znowu się spotyka. Kuchnię może, co? Może im zrobię. Myślę, że zaraz się skończy hajs, ale to nie ma problemu. Okej, okay, i teraz tak, no kończą nam się fundusze, więc musimy tutaj reagować szybko. Postawimy ścianę, jak przyjdzie ochota. Dobra, i musimy tu wstawić jakieś potrzebne elementy, tak zwane. Dobra, tylko teraz tak, tu ja bym proponowała to wywalić. Ja chcę łapkę, dajcie mi łapkę. Gdzie tu się robi łapkę? O. I tak, i tu będzie tak otwarta, będzie przestrzeń. Proszę bardzo. I teraz tak, no wypadałoby tutaj coś postawić, łóżko. Łóżko, to dla małych dzieci były łóżka, ja pamiętam. Gdzie tu są dla te takie małe dzieci? O. Tak, bo one w większym przecież nie śpią, potem robią awanturę jakąś dziką. Mój pierwszy niedźwiedź. Przyjaciół, nie pierwszy. Nie umiem czytać, to jest ważne. Brzydki nocnik, ojejku. Ale tak wygląda, to jest głupia kuchenka chyba jest. Okej, okay, dobra, szybko musimy zmieścić się w... sen rajdowca, chcielibyście. Dobra, musimy zmieścić się w budżecie przecież. Jakieś zabawki, cokolwiek, alp. Pan Mruczek, dobra, będziesz miał tylko... że to smutnie wygląda. Dobra, ojciec zarobi z matką, będziesz miał pieniądze. Okej, okay, no to tutaj takie drzwi, jak wstawiliśmy starym ludziom. Ale super drzwi! Widać, że do prawdziwej posiadłości się wchodzi. Szkoda, że w środku tak biednie. Dobra. Co jeszcze musimy wykończyć? Podłogi. A dziecku jaką dasz podłogę? O! I super! I jest widać, że pokój dziecka. Widać, że ludzie dbają i kochają o to dziecko. Jedyna słuszna tapeta do pokoju dziecka. O, można wybierać kolory różne, tak? Super, dobra, to będziemy takie. W ogóle to nie pasuje do siebie, ale kogo to obchodzi? Jesteś tylko dzieckiem. A się zerwałam! Tak naprawdę to nie. To wiecie, trzeba pokazać czasami pazur. Ania, jesteś najlepsza, jesteś super. Po prostu dobra, nie powiedz, że ty jest zajc, nie będzie pijesz zajc, to nie jest ważne. To nie to. Oho! Ale macie superowe okna, co? Jesteście z siebie dumni? Super, będzie super rodzinka. O, jakie fajne, będzie pasowało ci do twojego beznadziejnego pokoju. Super, super, super. Dobra. Takie lampy. Co wy tam będziecie? Boże, jakie to ciemne, to ja zrobiłam taki pokój? Przepraszam. Mi so sorry. Dobra, może ja na zewnątrz zrobię po moim chatę, bo będzie znowu stać przed sąsiadami. Jakimi sąsiadami? Właśnie tymi, których wam robię, buraki. O, to jest tak zewnętrzne. Siding, siding. Te domy są coraz brzydsze. Dobra, w ogóle moje domy, skrzynki są wspaniałe. Myślę, że nie ma co w ogóle podawać tego jakiejkolwiek wątpliwości. Najwspanialsze domy, skrzynki, jakie kiedykolwiek widzieliście, jakie kiedykolwiek zobaczycie. A, może telewizor. Co, dać wam telewizor jakiś? Chcecie coś oglądać? Ej, ale
Wygląda jakbym sama prawie robiła co, a to nieprawda, aaa, bo ja nie umiem. Co jest salon? To jest salon. Co macie pieniądze? Ale wam stawimy kanapę na wypasie. Ile kosztuje? Telewizor musicie sobie zapracować, ale to pasuje, nie? Czy to bardziej? Na żaden telewizor, na ten nas stać. Super! Bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten dom, moi mili państwo. Wspaniale. Ogólnie zadowolony jestem. Bardzo jestem zadowolony ze swojej pracy. W ogóle ta dzielnica tak naprawdę ładnie wygląda. Z góry tak wcale ładnie nie wygląda. Tu się pokazuje, że jakieś tutaj domy są. Sąsiedzi. O! Proszę bardzo, to kolejny dom z serii Piękne Domy w kwadracie.pl. Super, super, super. O, a ogród? Czy za 330 simoleów mogły rządzić im ogród? Myślę, że przekonamy się o tym nigdy, bo nie będę grała tą rodziną, chyba że trochę. Dobra. Kochani, i powiem wam tak. Ja bawiłam się dzisiaj wybornie, po prostu... O, tak się bawiłam. Jeśli wy również się bawiliście, albo się nie bawiliście, w sumie nie wiem, czy można się bawić oglądając, jak ja gram Simsy, w które nie umiem grać. Ale czy to jest ważne, to nie jest ważne. Liczy się dobra zabawa przede wszystkim. Więc sprawdźcie pozostałe social media, zostawcie subika na kanale i co jeszcze? Aha, i sprawdźcie jeszcze mojego bloga, bo ostatnio tam nic nie wrzucam, więc myślę, że warto tam wejść. Tak jak mówiłam, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, zostawajcie japanikami. I co? I widzimy się następnym. Hej!